Pa ćwiedzia. Hop, dawaj, prowadź, prowadź, prowadź. Twardo do współpracy. Raz, dwa. Chodź, patrz, trzecia piłka, patrz, patrz Andrzej do końca. Środek. Idę, to jest ten, a jest ostatni, nie? Trener Maciej Patyk, trener asystent, a także trener analityk. Jakbyś mógł, Maćku, powiedzieć a propos właśnie analizy, w takim codziennym treningu, na ile jest to ważne narzędzie dla Was do pracy później przy doborze chociażby jedenastki, czy przy ocenie poszczególnych zawodników? Myślę, że jedno z kluczowych, tak, dlatego że dzięki analizie mamy szansę wyciągnąć szczegóły, a szczegóły na końcu robią różnicę, tak, i na tym się skupiamy i nie jest to tylko analiza wideo, ale jest to także, powiedzmy, analiza bieżąca w czasie treningu, gdzie dzielimy się też zadaniami, zwracamy uwagę na poszczególne gdzieś tam segmenty treningu, jeden z trenerów na jedną drużynę, drugi na drugą, trzeci powiedzmy nad całością i gdzieś tam później po treningu siadamy, gdzieś tam staramy się wyciągnąć maksymalną ilość wniosków i na tej podstawie działać dalej i planować pracę. Raz, dwa, na skrzydle i dośrodkowanie. To co było orpik, to co było, to co trenerował na tablicy. Ile czasu trwa analiza takiego jednego treningu? Czy jest to bardziej kwestia 15 minut, czy bardziej kwestia 45 minut? I co właściwie zamyka się na taką analizę? Czy są to bardziej konkretne zagrania indywidualne, czy może zachowanie drużyny jednej bądź drugiej, czy może jeszcze coś innego? Myślę, że nie da się tego zamknąć w ramy czasowe, bo wszystko zależy od tego, co robimy na treningu. Tak? Jeden trening będzie zawierał większą ilość szczegółów i elementów, które chcemy wyciągnąć, drugi mniejszą, więc to raczej planujemy, powiedzmy, pracę na bieżąco przy takiej ilości zajęć, jaką mamy tutaj na obozie, przy takiej ilości obciążeń. Po prostu wygląda to w ten sposób, że wieczorem zawsze każdego dnia podsumowujemy sobie w pewnym sensie cały dzień, powiedzmy, pod kątem tego, co planowaliśmy, tego, co udało się zrobić i na tej podstawie też ewentualnie korygujemy to, co mieliśmy zaplanowane wcześniej na kolejne dni, także tutaj jakieś konkretne ramy czasowe tego nie ubierał, raczej jest to na zasadzie kontroli bieżącej, naszej wymiany wniosków, dołączenia do tego ewentualnie wideo i także tego, co się działo w meczach, tak, bo ten mecz dla nas jest punktem jakby odniesienia do tego, żeby sobie planować pracę na kolejne 2, 3, 4 dni, skupić się na rzeczach, które powiedzmy zakładaliśmy w założeniach przedmeczowych i które nam wyszły lepiej, gorzej, ewentualnie się do nich tutaj odnieść już w treningu w bezpośredniej korekcie. Czyli reasumując, nawet tutaj na zgrupowaniu wyznaczacie sobie takie mikrocykle, nazwijmy to roboczo, treningowe, których jakby podsumowaniem i szczytem jest konkretny mecz sparingowy. Dokładnie, tak jak powiedziałeś. Tym bardziej na początku, jeżeli powiedzmy jesteśmy w momencie, w którym trener chce przemycać dosyć dużą ilość informacji, oczywiście w odpowiednich gdzieś tam dawkach dla zespołu, wpajać gdzieś tam swoją wizję gry, no to ten mecz jest dla nas głównym punktem odniesienia, bo on pokazuje, ile tych informacji tak naprawdę udało się już przemycić, co zaczyna wyglądać tak, jakbyśmy chcieli, a co wymaga jeszcze poprawy. Także tutaj ten powiedzmy okres mecz jest dla nas kluczowy, jeżeli chodzi też o planowanie pracy. Zabierz się, żeby jemu otworzyć teren. Hop. Zabierz mnie ze sobą najpierw. Hop. Hop, tak, brawo. Hop, tak, trzymajcie timing, panowie, działania w okolicy piłki. Wolniej, szybciej. Chodź, dawaj. Zabierz. Hop, hop, tak, brawo. Hop, tempo. Od niej będzie, jak będziesz chronił piłkę, jak będziesz zgrywał stąd prawą nogą, nie? Jak będziesz otwierał lewą, to pamiętasz, co kiedyś rozmawialiśmy, nie? To wtedy nie chronisz piłki, jemu jest łatwiej. Jak zastawisz się od bramki, prawą nogą jest bezpiecznie. Chroń piłkę. Bo tutaj też, widzisz, Maciek, jeżeli on ma chronić piłkę, to ty jemu musisz dać piłkę do prawej nogi. Na dobrą nogę, żeby jemu ułatwić robotę. O, właśnie, brawo. 3, 6. Idealnie, linijka wokół. Jemu, żeby ułatwić zadanie, pod warunkiem, że on ma obrońcę na plecach, jak wychodzi i chce grać tam, to wygodniej, jeżeli dasz mu do prawej nogi, bo on wtedy chroni gościa. Jak jemu dasz do lewej, to ułatwiasz atak obrońcy wtedy, nie? Let's go, Doli. Graj. Next! Next! Oblizaj! Nie pewny mu, Maj! Otwórz jej! Otwórz jej! Next! Brawo,
czerwoni. Zwolnij, zwolnij. Dawaj, zaczynaj. Hop. Jest. Dawaj, hop. Chodź żyrko dalej, chodź żyrko dalej. Cały czas biegnij, cały czas biegnij. Tu już nie zatrzymujemy, tylko daje ta formę zmieniamy. Hop, pierwszy zupek, dam ci. Hop. Ten Maciek Patyk to jest... Tylko nie tak się umawialiśmy, tylko szczerze powiem. Szczerze powiedzieć, że tak. To Maciek Patyk to jest kawał dobrego analityka i asystenta trenera. O. I niech wszyscy wiedzą, że się nie umawialiśmy. Nie zmieniliśmy kliperów, nie? Andrew, nie zmieniliśmy kliperów, nie? Trenerze, czy tablica będzie potrzebna nam? Czy tutaj ma zostać tablica? Jutro tu jesteśmy. Zostanie. Włożyć, to... No tak, zostawimy ją i weźmiemy na odprawę. Ją po treningu weźmiemy. No.